Congratulations to Paul Farmer. It's difficult now to send something smart. Everybody knows what this loss for us means. That more or less we are far away. That we are too far away from our goal. And that's it. And I'm disappointed that we lost the game here. And that's it. And that's it. Trener powiedział, że Tamek pogratulował Wolframowi zwycięstwa, potem powiedział, że trudno powiedzieć coś mądrego po takim meczu. Każdy wie, co znaczy ta porażka dla ZSU Koszalin. Są teraz troszeczkę dalej od osiągnięcia ich celu, czyli awansu do pierwszej szóstki. Na koniec ten powiedział, że jest rozczarowany. We definitely should have won this game. I'm very disappointed. We're a much better team than this team. They had players that that played their best game against us today, and the players, their key players, didn't play as well. And we can't have things like that. And defensively, we gave up 85 points, which is terrible. Our defense is much better than that, especially against a performer team. We have to do better. We have to move on, but it's tough to lose to a team that's not even on our level. Thank you. Secondly, powiedział, że Polfama po prostu ograła dzisiaj ZSU Koszalin. To było bardzo ważne zwycięstwo. Jest rozczarowany. Potrafią na pewno lepiej grać, bo są lepsi od Polfamy, ale Polfama zagrała dzisiaj swoje najlepsze zawody, szczególnie ci kluczowi gracze. Bardzo dużo błędów w obronie. Koszalin powinien grać dużo lepiej przeciwko takim drużynom jak Polfama. To jest bardzo trudna, ciężka porażka dla nich. Dobry wieczór. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że niełatwo się pracuje w Starogardzie Gdańskim, bo jeśli są zawodnicy, którzy w jakiś sposób politycznie, czy jak to inaczej nazwać, stają za jedną czy drugą stronę i upubliczniają na portalach społecznościowych jakieś dziwne rzeczy, no to to na pewno nie wpływa dobrze na atmosferę w drużynie. Niełatwo się pracuje, kiedy się słyszy, że prawdopodobnie trzeba będzie przenieść się do Świecia, żeby dograć sezon do końca. Wydaje mi się, że warto zainwestować wszystkie siły w to, żeby miasto pomogło drużynie, pomogło klubowi dotrwać do końca tego sezonu. Jeśli chodzi o mecz, wielkie gratulacje dla moich chłopaków. To jest ich zwycięstwo na pewno. Przede wszystkim to, co powiedziałem w szatni i w przerwie i po zakończeniu spotkania, włożyli w ten mecz wielką energię i walkę, i wolę walki. I to jak gdyby jest najważniejsze dla mnie. To oczywiście nie może w 100% zagwarantować sukcesu, ale dzisiaj, jak się okazuje, można było wygrać z silniejszym zespołem, czy powiedzmy zespołem, który ma większe aspiracje. Przede wszystkim zwróciłbym uwagę tutaj na 24 asysty naszych zawodników, które się brały przede wszystkim ze świetnych wjazdów 1-1, z wygranych pojedynków 1-1. Ale to jest tylko jeden element naszej pracy, który wykonujemy codziennie. Jeszcze raz wielkie gratulacje, dziękuję. No, zwycięstwo na pewno cieszy. Po bardzo ciężkich dwóch tygodniach treningów trener wpajał cały czas swój system i swoją taktykę, która myślę coraz bardziej procentuje i przynosi efekty. No, na pewno jest to tylko jeden pojedynczy mecz, ale no, naprawdę cieszy zwycięstwo i tak dalej.